bisexual. Do you want some more fried rice? No, I don't have a big deal with it at all, as long as you're happy. You got one of these in your face. Yeah, that's the main thing, right? Cześć, witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku Wizy na miłość. A dzisiaj będziemy sobie omawiać historię Stephanie oraz Eryki, które zapadły wszystkim w pamięć jako, że była to pierwsza homoseksualna para właśnie w tym show. Listen up, I gotta tell you. There is something you should know. Okej, nasze bohaterki. Mamy Stephanie, 29-letnią youtuberkę z Nowego Jorku oraz Erykę, 24-letnią fotografkę z Australii. Jak każda para w tym programie poznają się online, obydwie są biseksualne, no i zaczyna się formować tutaj jakaś głębsza relacja niż tylko koleżeństwo czy przyjaźń. No i Stephanie podejmuje decyzję o przylocie do Australii, aby poznać Erykę. Mogę mówić Erykę? Czy muszę mówić Erykę? Erykę, mogę mówić Erykę, okej? Okay? Aby poznać Erykę na żywo. Słuchajcie, wszystkie odcinki, w których one brały udział, po prostu były tak niezręczne i to moim zdaniem bardziej ze strony Stephanie niż Eryki. Eryka moim zdaniem jest prześwietną dziewczyną, może dlatego, że dla mnie takie kolorowe osoby z, wiecie, kolorowe włosy, kolorowy charakter, wszystko dookoła nich po prostu tęcza, to jest dla mnie też po prostu mega super. No ale Stephanie od początku mówiła, że ona jest taka konserwatywna, no i też troszkę właśnie nieśmiała i tak dalej, mimo że wszystkie sygnały, wiadomości i zdjęcia, które wysyłała wcześniej Eryce, dawały znać, że ona jest jednak bardziej otwarta niż naprawdę była. No ale wiadomo, za komputerem, za ekranem komputera wszyscy możemy być inni, a jak staniemy twarzą w twarz, to wiadomo, że może być na początku troszkę nie wydawała się być osobą aż tak zamkniętą w sobie, jeżeli chodzi o jej ciało i w ogóle seksualność. No, no możemy po prostu się troszkę wstydzić, tak? Na to też wskazywały jej filmy na YouTubie i tutaj podkreślimy tę karierę na YouTubie, ponieważ to jest dosyć ważne, gdyż w pewnym momencie, co dziwi Erykę, ponieważ Stephanie, jej zdjęcia, jej cała persona w internecie zawsze była dosyć taka seksualna. Programu Wizy na miłość tylko dlatego, że chciała być bardziej rozpoznawalna i aby jej kariera na YouTubie się po prostu powiększyła i odniosłaby większy sukces, ale o tym za chwilkę. Przez wszystkie odcinki, tak w skrócie, było po prostu dosyć niezręcznie pomiędzy Eryką i Stephanie. Cokolwiek Eryka nie chciała zrobić, zawsze był jakiś problem, nie zgadzały się, Stephanie nie pasowali znajomi Eryki, a Eryce nie pasowało to, że jest ona tak zamkniętą osobą, no i że są po prostu, one są po prostu totalnie inne, no naprawdę, no. Charaktery są zupełnie inne i może już tego punktu, że zbyt inne. Przejdźmy do tego, że ani rodzice Eryki, ani Stephanie nie wiedzieli, że one są biseksualne. Nawzajem twierdzą, że czas powiedzieć, no jesteśmy w tym programie, oni myślą, że to jest jakiś zupełnie inny program, trzeba powiedzieć to rodzicom. Eryka mówi to swoim rodzicom, będąc wraz ze Stephanie na kolacji, oni przyjmują to super. Because Steph is actually here as my partner. I'm bisexual. Do you want some more fried rice? Okay, all right, so. You don't care at all? No, I don't have a big deal with it at all, as long as you're happy. It's not a worry to have for a parent. It's just it's information, that's all. I'm like shaking right now. Oh, yeah? Really? Yes, I've been really scared. You got one of these in your face. Yeah, that's the main thing, right? Jednak kiedy przychodzi kolej Stephanie, aby przez wideo konwersację powiedzieć swojej mamie, to mówi ona, że mam sekret, że to, że tego, po czym totalnie zmienia wszystko i mówi, że poszła tam pływać z rekinami czy coś w tym stylu. Erika oczywiście nie jest zadowolona, ponieważ jest ona nadal ukrywana pod taką płachtą, że przyjechała, że to jest koleżanka, że Stephanie po prostu poznała koleżankę, to jest dobra koleżanka, no i przyjechałam do niej do Australii. To w tym wieku, mając 29 lat, tak, poznaje kogoś online jako koleżankę czy kolegę. Wydaje mi się, że, no nie wiem, może takie coś być, ale jednak bardziej prawdopodobne jest to, że są jakieś inne uczucia niż to, że chcę pojechać poznać koleżankę, którą poznałam online, prawda? Co zdziwiło internautów i osoby, które wiedzą, jaki content wstawia Stephanie na swój kanał, to to, że ona już wcześniej nagrywała filmy o tym, jak miała 16 lat i zakochała się w drugiej dziewczynie. I dziwne by było to, gdyby jej rodzice nie wpadli na ten filmik, gdyby nie oglądali jej filmów. No jednak, wstawiając filmy na YouTube'a, rodzice będą was oglądać. Może nie każdy film, ale na pewno będą. Jeżeli zobaczą tytuł, że zakochała
zakochałam się w dziewczynie, no to oczywiście, że ta mama chyba kliknie, bo będzie ciekawa, o czym to jest. Więc dziwne jest to, że właśnie, że ona nie wie, no i wiele tutaj spekuluje, że to wszystko było po prostu ustawione i TLC nas oszukuje. Telewizja nas oszukuje, no szok po prostu, że telewizja nas oszukuje, rozumiecie? Cały związek Stephanie i Eryki nie kończy się dobrze, decydują one o tym, że po prostu nie mogą być razem, tyle ile kłótni one miały w tych wszystkich odcinkach w tym sezonie. Po prostu, no nie są one dla siebie. No i po tym, jak właśnie ten program wyszedł do telewizji, internaci zaczęli naskakiwać na Stephanie, że ona wcale nie jest biseksualna, tylko użyła to wszystko po to, aby po prostu zdobyć większą sławę. Trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ w danej chwili Stephanie ma prawie 400 tysięcy subskrybentów na YouTubie, mniej więcej podobną liczbę osób na Instagramie, no ale to też większość osób z Wizy na Miłość osiąga jakiś sukces i łapią się tego, by być na przykład influencerem czy coś w tym stylu, prawda? Ale jeżeli poszła do tego programu tylko po to, by pomóc swojej karierze, ja im się nie dziwię, tym bardziej, jeżeli właśnie Stephanie i tak już była na YouTubie i teraz jej to pomogło, no to już jest takie trochę słabe, nie sądzicie? Eryka dała swój komentarz na temat tego wszystkiego, co myśli o tym, że po prostu ona była użyta przez Stephanie. I komentarz po prostu był tak, że tak naprawdę będę wypowiadała się tylko, jeżeli chodzi o moją własną seksualność i moje własne doświadczenia. Seksualność jest bardzo personalną rzeczą i czasami potrzeba czasu oraz odnajdywania siebie, aby naprawdę się dowiedzieć, jaką ją mamy. Czasami jest to nie fair i szkoda, że dowiedziała się niektórych rzeczy moim kosztem, jednak nie będę siedziała tutaj i mówiła, że nie jest ona kimś, kim mówi, że jest, ponieważ to jest jej prywatna droga życia i po prostu jej odnajdywanie siebie, więc podeszła do tego bardzo naprawdę po prostu respekt, Eryka zachowała się naprawdę spoko, ale Stephanie, albo bardziej znana jako Stefanka na YouTubie, mimo tej sławy jest też taka lekka burza, ponieważ zostaje ona okrzykiwana bardzo często bardzo narcystyczną, wszystkie filmy są o niej na takiej zasadzie, że skupia się ona bardzo na tym, co ona chce, jaka ona jest. Dostało jej się też za to, że w czasie pandemii, mieszkając ze swoimi rodzicami, nagrała vloga z samochodu, narzekając, że jest z rodzicami, że ona wie, że ma niby apartament w tym ich domu i że wszystko jest oddzielnie, ale to jest za dużo i ona już tak nie może. No i internautom się to nie spodobało, ponieważ jeden z takich topowych komentarzy z największą ilością łapek w górę to była dziewczyna, która powiedziała, że ona by chciała, żeby jej rodzice jeszcze żyli i ona by wtedy bardzo chciałaby być z nimi w czasie pandemii i że nie doceniasz swoich rodziców. Ludzie potracili swoje prace, potracili prawdopodobnie też domy i dużo różnych innych rzeczy w trakcie tej całej pandemii, a ty siedzisz dobrą pracą, jesteś influencerką, jesteś w telewizji, masz różne nowe propozycje. Tak, jesteś z rodzicami w czasie pandemii, ale tak samo jak powiedziała, że pod ich domem, bo to jest bardzo popularne, żeby mieć, że wiecie, że Amerykanie mają ten basement, przetwarzają na przykład w apartament i że mieszkasz w apartamencie, masz jedzenie, masz pracę, nie doceniasz tego, kiedy są ludzie, którzy nie mają nawet bliskich osób, bo je straciły, więc dostało jej się za to. No i też grubo jej się dostaje za to, że mówi o tym, jak to ona jest bardzo konserwatywna i ona dlatego była taka z daleka od Eryki i dalej, no bo ona jest taka konserwatywna, a w tym czasie prowadzi OnlyFans. Jeżeli nie wiecie, co to jest OnlyFans, to jest portal, że może oryginalnie nie miał tego służyć, z tego co słyszałam, oryginalnie miał służyć do tego, że osoba w internecie zakładała sobie profil, często były to dziewczyny, które uprawiały sport, no i ludzie płacili dodatkowe pieniądze za subskrypcję, a w zamian dostawali na przykład zdjęcia dziewczyn w ubraniach do ćwiczeń. Jednak bardzo szybko zmieniło się to w taką trochę pornografię. Wiele osób, mianowicie Trisha Paytas, jeżeli wiecie o Trishi, to wiecie o Trishi, używają to trochę jako właśnie taką stronę porno, gdzie po prostu sprzedają swoje nagie zdjęcia, filmiki i różne inne. No i Stefanka też jest na tym. Co prawda obejrzałam jeden filmik, gdzie ktoś kupował te subskrypcje za 10 dolarów i nie jest może ona naga, jednak mówiąc, że jest tak konserwatywna, a za 10 dolarów możecie kupić jej zdjęcia w bieliznie, które sama ona mówi, że są 18+, no to coś tutaj, coś chyba tutaj nie chodzi, że konserwatywna i próbuje odnaleźć siebie, tylko chodzi tutaj chyba o kasę i po prostu bycie celebrytą, no bo nie wiem, o co innego by tu chodziło. W tej chwili Stephanie kupiła dom, ogromny dom, w którym będzie mieszkała sama, ma chyba 3 garaże, ileś tam sypialni, no jest naprawdę wielki. I powiem wam, że oglądając jej filmy nie mam tego odczucia, że jest to taka fajna druga dziewczyna jak ja, tylko takie odczucie, że dziewczyna ma kasę i chce po prostu pokazać, jak jej dobrze idzie. Ja osobiście nie przypadam do tego typu kontentem, lubię jak ktoś
po prostu kupując dom, cieszy się z tego, że w końcu mu się udało, niż takie, ach, spójrz na mnie. W tym momencie Stephanie jest singielką, przynajmniej z tego, co nam mówi, jest singielką, dalej promuje swoje OnlyFans, dalej robi filmy na YouTubie, no wiadomo, prawie 400 tysięcy subskrypcji, a Erika w tym czasie oznajmia nam na Instagramie, że ma chłopaka i też widziałam, że często odpowiada właśnie na zarzuty, że nie jest ona biseksualna, bo jest mężczyzną, no ale przecież to wiadomo, to chodzi o to, że z mężczyzną, że ona po prostu podobają się mężczyźni i kobiety, no i w tym momencie jest też chłopakiem równie kolorowym, przynajmniej z wyglądu jak ona, więc pasują do siebie idealnie, powiedziała, że jest to jej najlepszym przyjacielem, a teraz też partnerem, więc życzę im jak najlepiej. I tak naprawdę to jest chyba ich koniec historii, nie obserwują się one na Instagramie, a to w świecie influencerów i social media znaczy, że to już jest naprawdę koniec. Szkoda mi po prostu Eriki, bo wydawała się naprawdę być fajną dziewczyną, kolorową dziewczyną i życzyłam jej jak najlepiej, ale powiem wam, że od początku było widać, że Stephanie nie jest dziewczyną dla niej, zbyt konserwatywną. Tak, zbyt konserwatywna dla Eryki, rozumiecie? Powiedzcie mi, czy widzieliście te odcinki, jakie wy macie odczucia? Czy myślicie, że może TLC za bardzo tutaj podkorygowało tę całą historię i faktycznie to całe ukrywanie Stephanie, że jest biseksualna, że faktycznie jej mama nie wiedziała, czy to po prostu było podkoloryzowane, żeby, wiecie, żebyśmy wszyscy czekali, że czy ona już powie, czy ona już powie? Powiedzcie mi, co myślicie. Zapraszam do dyskusji na dole. Możecie też pisać, o jakiej parze z Wizy na miłość chcecie, żebym powiedziała się później. W następnych filmach miałam na myśli. Ja wam w tej chwili dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło i będziecie na bieżąco. Zapraszam też na mojego Instagrama, tam się do was odzywam bardzo często. Wstawiam też różne inne filmiki oraz zdjęcia i no to, co się wstawia na Instagram. Ja w tej chwili wam dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!